Witajcie. Dzisiaj na stole w wytwórni basu lądują głośniki Apokalypse model AP-M60A od Dev Bones. Chciałbym Wam zaprezentować, co zawiera karton. Jest to bardzo szybka prezentacja, bez podłączania sprzętu, dlatego że chciałbym zachować jego nienaruszalność i nienaruszony stan. Tak, aby głośniki były sprzedawane jako nowe. W środku znajdujemy oczywiście wlepy z logiem Dev Bones oraz napis Apokalypse, charakterystyczny dla tej marki czczące. Szereg dokumentacji wraz z gwarancją producenta. No i mamy oczywiście tutaj już opakowanie z głośnikami, które wyglądają w taki sposób. Jeżeli potrzebujecie sprzętu marki Dev Bones, możecie kupić go na stronie wytwórniabasu.pl. Zapewniamy sprawną realizację zamówienia. Jeżeli chodzi o głośnik, jest wykonany naprawdę solidnie. To jest produkt już z wysokiej naprawdę półki. Myślę, że ci, którzy markę Dev Bones znają i ten model, są świadomi, o czym rozmawiamy. Mamy tutaj potężny głośnik. Zobaczcie, to jest moja dłoń, a średnica głośnika, ona jest większa niż szerokość mojej dłoni. Praktycznie jest, nie wiem, około 10 czy 11 cm ten magnes. Możemy zresztą zmierzyć sobie to. Mamy tutaj miarę. Magnes ma 14 cm. Także jest naprawdę potężny. Zresztą widzieliście przed chwilą, jak mocno przyciągnął miarę. Resor. Membrana osadzona jest, zamocowana jest na resorze materiałowym przeciągniętym odpowiednim preparatem wzmacniającym ten resor. W środku widzimy kopułkę też fizylinową. Bardzo delikatna, fajna membrana. Dookoła membrany widzimy dystanse, które mają tłoczenia z napisem Dev Bones. Wygląda to naprawdę świetnie, profesjonalnie. Jeżeli nawet zamontujemy głośniki bez żadnych maskowi, nic. Wygląda on sympatycznie, estetycznie. Nie trzeba tutaj się fatygować o różnego rodzaju maskownice dodatkowe. Kosz stalowy, tłoczony. Dolny resor dość sztywny, w ogóle sam głośnik jest dość sztywno osadzony. Trzeba przyznać, że produkt solidnie wykonany. Jeżeli chodzi o styki, mamy tutaj przyłącza skręcane, tutaj wkładamy przewód, a tutaj tą śrubką dokręcamy w celu uniemożliwienia jego wysuwania się. Jeżeli chodzi o parametry, parametry możecie przeczytać na stronie wytwórniabasu.pl bądź na stronie producenta, na stronie devbones.com. Głośnik naprawdę ciężki, konstrukcja naprawdę tutaj już jest z dużej wagi. Cewka jest bardzo duża, tutaj chyba to jest bodajże chyba dwucalowa cewka, nie jestem pewien. Zresztą zaraz Wam powiem. Zobaczymy, jak jest to opisane na stronie wytwórniabasu.pl bądź też w danych producenta, tutaj może znajdziemy, chwileczkę. Włożymy tylko głośnik. Moc 200 W RMS. Zakres częstotliwości od 100 do 13 kHz, od 100 Hz do 13 kHz, impedancja 4 ohmy. Tutaj mam odnośnie ilości informacje, nic więcej tutaj nie zobaczymy. Także to jeżeli chodzi o parametry. Więcej informacji znajdziecie na stronie wytwórniabasu.pl, także do odwiedzenia, który Was też w tym momencie bardzo zachęcam. Te oraz inne modele głośników marki Dev Bones także tam znajdziecie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, pytajcie.
postaram się dla Was te informacje zdobyć. Jeżeli szukasz konkretnego modelu, także możesz do mnie napisać. Postaram się zrobić dla Ciebie jak najwięcej, żebyś taki sprzęt mógł tutaj kupić. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz na stronę sklepu wytwórniabasu.pl. Głośniczek sobie już spakujemy. Jak już wspomniałem, głośników nie podłączamy, dlatego że sprzęt z wytwórni basu ma być sprzętem dziewiczym, nieodpalanym. Nie jest to wersja demonstracyjna, żebyście nie mieli pretensji, bo z czym się zderzam? Z tym się zderzam, że część z Was chce, żeby podłączyć, żeby pokazać, jak to chodzi, a jak już to zrobiłem na innych głośnikach, to później pisaliście, że jak ja mogę podłączać i później sprzedawać używany sprzęt. Więc jak ktoś mówi, wszystkim się nie dogodzi, a wolę sprzętu nie ruszać. Jest to sprzęt dla Was, który czeka gotowy do zakupu, dlatego nie jest on podłączany. Głośniki tymczasem wędrują sobie do swojego mieszkanka, a my działamy dalej.